Szanowni Państwo, chciałbym Państwa serdecznie powitać na spotkaniu z Panem Prezesem Januszem Korwin-Mikke. To jest bodajże pierwsze od 3 lub 4 lat spotkanie, ale to nie jest tak, że my będziemy organizować kolejne spotkanie za 3 lata, ale chcemy, żeby to spotkanie było początkiem dla naprawdę zdecydowanie lepszej pracy dla lokalnej społeczności, czyli zarówno dla dzielnicy Praga Północ, jak i dla całej Warszawy, w związku również z nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Prawda jest taka jednak, jak Pan Prezes wielokrotnie podkreślał, prawdziwe wybory samorządowe rozpoczną się dopiero za rok, ponieważ to na szczeblu krajowym paradoksalnie możemy wprowadzić pożądane zmiany w samorządach właśnie. Samorząd może dokonać tak naprawdę bardzo niewiele, ale jednak coś może dokonać. Czekamy na właściwe wybory samorządowe w 2019 roku, a tymczasem, żeby nie przedłużać, chciałbym oddać głos Panu Prezesowi Januszowi Korwin-Mikke. Wielkie brawo! Bez tego nie wiem, czy jesteś... Czy to mi zrobi? Dam w tym, tak? Dobrze. Państwo, tutaj, no, tu jest, są miejsca, prosimy, prosimy, czy na wygłoszone sali, bo tam już... Proszę Państwa, nie znam się na nomenklaturze. Ja jestem na Starej Pradze, a nie to w żadnej Starej Pradze Północy, czy Południe. Natomiast to nie jest zebranie wyborcze, jest zasadnicze. No, można robić zebranie wyborcze. Moi konkurenci robią zebranie wyborcze, ja mówię zebranie na temat ogólny. Ale zacznę od tego, co powinien robić samorząd i czego nie może robić, bo jest niewłaściwy system wyborczy, niewłaściwy układ samorządu. Otóż, proszę Państwa, niedawno była rocznica Konstytucji 3 maja, ponieważ nikt oczywiście nie wie, co robiła Konstytucja 3 maja, to chciałem przypomnieć, że ona zrobiła rzecz bardzo ważną, bo odebrała prawo głosu szlachcie Kołocie i dała prawo głosu wyłącznie wyznaczonej nieruchomości. Otóż to jest słynna demokracja, prawda? I w wyniku tego demokratycznego obyczaju, gdyby go dziś wprowadzić, nie byłoby takiego zadłużenia. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili zbankrutowała pierwsza gmina w Polsce. Gdzieś na Pomorzu Zachodnim, na zrobieniami nazwy Osłanowice, chyba coś takiego, przyłączono ją od Raska i za jej długi, nawet nieduże tam 30 milionów, zapłaciło państwo polskie, czyli my. Ale na przykład gmina Rowy jest 3 razy bardziej zadłużona i ją nie rozwiązano, bo ludzie mają nadzieję, że dobrze położona gmina na dworze to się jakoś odbije jeszcze. Także głównym problemem dziś samorządu jest to samo, co dla państwa polskiego, czyli zadłużenie. Zadłużenie powstaje dlatego, że głosują ludzie, którzy nie mają interesu w tym, żeby ta gmina kwitła. Mianowicie interes w tym, żeby kwitła gmina, ma, proszę Państwa, ten to ładnie nieruchomość. I jeżeli jeszcze przyjąć założenie, że jeżeli gmina zaciągnie jakiś dług, to ten podatek się rozkłada na nieruchomości tych, co nie mają, to natychmiast by się prowadza skończyło zadłużanie gmin, bo nikt ludowych zmysłach nie wybrałby włodarzy, którzy zaciągną niepotrzebne pożyczki, które nie da się potem spłacić. Także to jest podstawowa wada samorządu. Głosują nie obywatele miast i ziemscy, tylko są ludzie, którzy są na danej gminie, dzielnicy przypadkowo. I oni mają interes, owszem, żeby budować jakąś salę do tańca, prawda, albo kino, albo coś tam. I to już nie interesuje, co będzie dalej, za 2 lata wiadomo gdzie indziej. Prawda? Natomiast płaci będą ci, co mają tutaj nieruchomości, podatek od nieruchomości. Niewłaściwe są wybory. I oczywiście niewłaściwa jest jeszcze jedna rzecz, chyba bardzo popularna. A to mianowicie niewłaściwe jest to, jak są pobierane pieniądze. Otóż pieniądze powinny być pobierane przez gminę. I odpowiedni procent tych pieniędzy powinien iść tam do powiatu, bo nie mają już w ogóle powiaty, prawda, województw, nie mają już województwa, jakieś ziemie. No i do państwa, żeby państwo miało na wojsko, policję, na jakąś tam szczątkową administrację. Natomiast dzisiaj jest inaczej. Wszystkie pieniądze
pieniądze idą do Skarbu Państwa i potem Państwo pouważają, ale tej gminie, tej gminie, tej gminie, tej gminie, czyli te pieniądze idą nie tam, gdzie ludzie mogą nimi zarządzać, prawda, gdzie jest gmina, to się może rozwijać, tylko Państwo zabiorą wszystkim. A potem rozdaje pouważanie tej gminie, no najlepiej jak rządzi PiS, to tej gminie, tutaj rządzi PiS, prawda, jak rządzi PO, to tej gminie rządzi PO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, za mało tych czasów było. To może poproszę jeszcze jakieś 10, przepraszam. Zobaczymy, co się zrobi. Chyba jeszcze są. Także proszę Państwa, to jest druga zasadnicza wada samorządów. Ja nie będę się rozpisywał, nie rozgadywał na temat tych wad, bo kto chce, to znajdzie w internecie, ktoś się pisze Łomża, Korwin, samorząd, to tam wyskoczy moje bardzo takie szczegółowe przemówienie sprzed 4-5 lat Łomży. Już nie będę się powtarzał, w każdym razie to sobie może znaleźć. Natomiast poza tym to są takie dwa punkty najbardziej istotne. Trzeba też zdać sobie sprawę, że w Polsce samorządy pełnią dziwną rolę, bo nie wszystko pełni dziwną rolę. Na przykład fundacje zamiast fundować zarabiają pieniądze, prawda? Kościół zamiast uczyć religii zajmuje się działaniami gospodarczymi, prawda? I tak wszystko działa nie tak jak powinno. No ale również podstawowy problem polega na tym, że samorządy zajmują się rzeczami, które nie powinny się zajmować. Na przykład pamiętam, jak Rada Miasta Krakowa uchwaliła poparcie dla Czeczeńców. Pomijam, czy należało popierać akurat Czeczenię, czyli wahabitów i innych muzułmańskich terrorystów, ale samo to, że Rada zajmuje się emocjami politycznymi, jest oczywiście niedopuszczalne. Ludzie nie po to wybierali Radę Miasta Krakowa, czy miastę Rady Dzielnicy Praga, żeby ci ludzie wypowiadali się na temat Czeczenii, bo przecież nic nie było wyborami na temat Czeczenii, prawda? Organizacji przedwyborczej. W ogóle nie taka jest rola Rady Miejskiej, Gminy Ziemskiej, czy jakiejkolwiek. Także, proszę Państwa, problem polega na tym, że również uprawnienia rad są dosyć... Cofnijmy do tego tyłu. Proszę bardzo, działa nas. Że uprawnienia rad są złe. Czy nie tak? No, dziwne. I to też trzeba zmienić. Ale tego wszystkiego nie możemy zmienić w poziomie samorządu. Jak słusznie kolega powiedział tutaj na początku, zmienić to może wyłącznie Sejm. I tu jest problem zasadniczy. Otóż Sejm nie ma najmniejszego zamiaru pozwolić, żeby Rada, załóżmy, miasta Warszawy miała własne pieniądze niezależne od Sejmu, bo przecież Sejm chce, żeby Rada była od Sejmu zależna. To Sejm chce mieć te pieniądze, rozkradać je, a nie rozkradać. To przynajmniej jak nimi dysponuje, to jest bardzo ważne, prawda? Jeżeli polityk ma do dyspozycji jakieś tam 100 milionów i przyjedzie gdzieś i może je wydać, no to wszyscy do niego podchodzą, prawda? Panie pośle, pan załatwi dla nas to, co ja wiem, bo sprzed Wisły, prawda, albo coś tam i ten efekt jest bardzo ważny. Otóż ci ludzie nie chcą się pozbawić tej władzy. I niestety, jeżeli Polska ma przetrwać, jeżeli nie mamy tutaj zginąć z powodu zadłużenia, bo proszę pamiętać, ustroje padają nie dlatego, że są okrutne, złe i niesprawiedliwe, tylko dlatego, że mamy tu. Otóż obecny ustrój, który panuje w Europie, on upadnie nie dlatego, że jest okrutny, zły i niesprawiedliwy, tylko dlatego, że ma kulturę. Zwyczajnie. Czy to nastąpi za 2 tygodnie, czy za 15 lat, tego nikt Państwu nie powie. Ale to z całą pewnością nastąpi, ponieważ zjawisko się nasila, prawda? Tempo zadłużania rośnie, głupota rośnie odpowiednio. Zwróć uwagę na znaczne zwiększenie głupoty w całej Europie, trwające zwiększenie głupoty w całej Europie. Nie Państwo wiecie, na przykład była konferencja na Zachodzie Unii Europejskiej na szkolnictwa i okazało się, że głównym problemem jest to, że dzieci nie są w stanie odczytać godziny na zegarze. Trzeba wprowadzić zegary cyfrowe, a nie normalne stosowne. To jest za trudne dla dzieci. Otóż nie chwalę się, mój Karolek, niecałe 5 lat i jakoś potrafi godzinę na zegarze odczytać. Także to pokazuje, do czego doszło zdziecinnienie i głupoty. Jakie są tego przyczyny? Czym jest zadane państwo opiekuńcze?
Człowiek, jak pokonuje trudności, to się wzmacnia. To cię nie zabije, to cię wzmocni. Więc Państwo opiekuńcy, jak sama nas wskazuje, usiłuje człowiekowi usunąć trudności. Wszystko ma być ułatwione. W efekcie rosną ludzie, którzy nie umieją pokonywać trudności. I to jest najgorsza cecha socjalizmu. Niedawno było 200-lecie urodzin Karola Marksa i zarzucano tam Marksowi, że w wyniku działań Marksa tam Chińczycy wyhodowali tam 200 milionów ludzi, prawda? Rosjanie 120 tam. W Kambodży tam 4, etc. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. To jak następują straty ludnościowe, to naród to odrabia. Pewna rzecz straszną, a jeżeli mianowicie następuje tego typu strata, to giną na ogół najsłabsi, najgłupsi i naród wychodzi z tego wzmocniony. Natomiast znacznie jest gorzej, jeśli ten chce niszczyć naród, kto daje pieniądze tym, którzy na to nie zasługują. To jest zniszczenie narodu. To podpowiadam dla antysemitów. Jeżeli ktoś by chciał na przykład zniszczyć państwo Izrael, to wystarczy dawać każdemu obywatelowi państwa Izrael 10 tysięcy dolarów miesięcznie za nic i po dwóch pokoleniach państwo Izrael będzie całkowicie wykończone. Nikt nie będzie w stanie nic zrobić przynajmniej wcześniej niż po dwóch pokoleniach. Nic tak nie zabija jak niezasłużone fawory. Otóż u nas się pieniądze rozdaje ludziom, czym się należą, czym się nie należą. I co więcej, zachwala się to, że się nie należą, przecież się czynnie. Proszę porównać sytuację uchodźców, czy nachodźców, jak chce, prawda? Ktoś chce w Ameryce w XIX czy XVIII wieku i ciężarze Europy. Bo od razu mówię, że w Unii Europejskiej wszystko odwrotnie w małym kraju. W związku z czym wtedy w Ameryce ci przyjeżdżali, ale nie było tam żadnych świadczeń socjalnych. Nie było żadnej bezpłatnej edukacji, każdy musiał płacić za szkołę swojego dziecka. Nie było żadnej bezpłatnej medycyny, każdy musiał płacić za lekarza. Ale nigdy mu się bogacił, bo nie płacił prawie w ogóle podatków na dzisiejsze stosunki, prawda? Podatek na dzisiejsze pieniądze wynosił, nie było dochodowego, ale na przeliczenie dochodowe wynosił około 3%. To było wszystko. I było VAT-ów, prawda, PIT-ów, CIT-ów, etc. Nie było czegoś takiego. Jeśli chodziło, że miał wszystkie swoje uczciwie zarobione pieniądze, nie musiał płacić za urzędników, którzy zatrudniali lekarzy, prawda? Płacił bezpośrednio lekarzowi, co jest o wiele taniej. I w wyniku tego się bogacili, zostali tymi milionerami. Czyli przyjeżdżali nie dla benefitu, tylko przyjeżdżali ludzie, chcący uczciwie, ciężko pracować i się dorobić. W Unii jest oczywiście dokładnie odwrotnie. Jeśli ktoś przyjedzie do kraju w Unii Europejskiej i powie, że chce pracować, to się go jako emigranta ekonomicznego odsyła natychmiast, bo on odbiera miejsce pracy Europejczykowi. To świadczy o ugubieniu, prawda? Jeżeli ktoś chce dla mnie pracować, to jest dobrze, a nie źle, prawda? Ale w Europie rządzi głupota, czyli socjalizm i w wyniku tego takie dziwaczne rozumowania istnieją, że tak, z Ameryki by wszystkich wyrzucono, staliby sami Indianie z Ameryki, gdyby takie rozumowanie wtedy przeprowadzano. Rząd to idioci. Ale Państwa, natomiast jeżeli ktoś chce zasiłki, to proszę bardzo, przyjeżdża przyjaciel, będzie mieć poświęcić zasiłki. To jest idiotyzm kompletny. I skutki idiotyzmu są takie, jakie są. Tak nawiasem trzeba powiedzieć z całą stanowczością, że lepiej jest, jak Państwem rządzi małpa, niż socjalista. Lepiej, jak rządzi kompletny idiota, bez żadnych poglądów, niż socjalista, ponieważ idiota czy małpa, jak ma wybrać w lewo albo w prawo, to raz bierze w lewo, raz w prawo, a socjalista zawsze bierze w lewo czy źle. W wyniku tego jest dwa razy lepiej dla kraju, jak rządzi nie tylko małpa, niż socjalista. Razem mówiąc, małpą zdarzało się osiągać, że na giełdzie lepsze wyniki niż wygrać eksperci odbier na giełdzie. Po prostu grały losowo. Więc raz aktor wygrywały, za tego przegrywały, a nie robiły żadnych katastrofalnych błędów. Także proszę Państwa, lepiej jest nie mieć żadnej wiedzy niż mieć wiedzę złą, a socjalizm zawiera po prostu wiedzę fałszywą, czyli złą. Czasami słyszę głosy, że co z wiarą w Boga, prawda, czy przecież nikt nigdy nie udowodnił, że Bóg istnieje. To prawda, że nikt nigdy nie udowodnił, że Bóg istnieje, a nikt również nie udowodnił, że nie istnieje. Więc mamy 50-50, natomiast można udowodnić, że socjalizm nie może istnieć. W związku z czym dwa razy bardziej sensownie wierzyć w Boga niż socjalizm. Co mówię kolegom socjalistom od razu, prawda, jasno i otwierać. Także, proszę Państwa, jakie czynniki sprzyjają temu ogólnemu ogłupieniu? Pierwsze
to jest, są media, a zwłaszcza telewizja. Telewizja żyje z reklam, więc musi mieć maksymalną oglądalność. Ponieważ głupich jest więcej niż mądrych, to żeby mieć maksymalną oglądalność, trzeba wygadywać głupoty, które zrozumie największy idiota. W wyniku czego poziom telewizji spada i oczywiście spada również poziom jej słuchaczy, którzy dopasowują się poziomem do tych, co mówię. Po drugie, przyczyną jest... Jeszcze parę krzesełek. Jedno jest wolne, tutaj z przodu prosimy. To drugie widzę. O. Przyczyną jest... Drugą przyczyną... Prosimy. Jedno widzę tutaj, drugie tutaj. Drugą przyczyną jest system szkolnictwa, o którym będę mówił osobno. I trzecią przyczyną jest bardzo ważną, jest demokracja. Otóż w demokracji rządzi większość i większość ludzi jest głupia. Pamiętajmy, że w Polsce, jak i w każdym normalnym kraju europejskim, około 70% obywateli nie jest w stanie zrozumieć treści rozkładu jazdy autobusów zamieszczonych na przystanku. W związku z czym wymaganie od tych ludzi, żeby się orientowali w polityce, odróżniali lewicę od prawicy, prawda, jest czymś, jest okrucieństwem. Tym niemniej oni biorą udział w głosowaniu, głosują, prawda, tak jak im się podoba. Ale to nie w tym rzecz, to nie wpływa na poziom nauczania, ile w tym, że przestało mieć znaczenie, czy się mówi prawdę, czy nie. Prawda straciła znaczenie, bo prawdą nie jest to, co jest prawdą, tylko prawdą jest to, co jest większość. No jeżeli większość wierzy, że się słońce kręci naokoło Ziemi, to polityk, który powie, że jest odwrotnie, przegra wybory. W związku z czym żaden Kopernik miał tutaj żadnych szans. Na szczęście to było utrwalone wcześniej trochę, to jest inaczej, ale gdyby dzisiaj pojawił się Kopernik i chciał obalić powiedzenie, że twierdzenie, że słońce kręci naokoło Ziemi, to by oczywiście przegrał każdy wybór. W związku z czym nie ma najmniejszego sensu dociekać prawdy, trzeba głosić to, w co wierzy większość. Tym samym straciła sens logika, straciła sens wiedza, prawda? Wszystko to jest niepotrzebne. Wystarczy dać psychologię tłumu, prawda? I ta, która można odbierać intuicję, bo tego bardzo świetnie. Ja świetnie panowałem odczuwanie psychologii tłumu, prawda? I już wystarcza, żeby tutaj... To jest drugie. A trzecia przyczyna to jest państwowe wykształcenie. Otóż przede wszystkim każde działanie państwowe jest, jak wiadomo, marna. Niektóre rzeczy muszą być państwowe, na przykład nie bardzo sobie wyobrażamy obrony państwa bez armii. Oczywiście armia może być prywatna, ale wynajmować się musi jakiś urzędnik państwowy, prawda, jakiś minister obrony narodowej czy jakiś taki, więc z całą pewnością to musi być jakoś państwowe, prawda, czy jakaś policja, ale też może być lokalne policje, prywatne policje, ale też musi być jakiś Interpol, który, prawda, będzie powodował, że ten, co ukradnie na Mazowszu, nie jest bezpieczny tylko Polsce i odwrotnie. Także jakieś takie rzeczy są potrzebne tutaj państwu. Natomiast tutaj mamy do czynienia z państwową edukacją i ludzie robią to, czego robić nie powinno. Ja nie chcę tutaj oskarżać większości państw o działalność świadomą. Ci ludzie są oczywiście najlepiej, ale chciałem przypomnieć, czytałem taką książeczkę o szkolnictwie szwajcarskim, wydaną za komuny, kupiło z przeceny za 2 ówczesne złote, czyli za dzisiejsze mniej więcej 1 centa grosza. I proszę Państwa, w tej książce, jej autorka nawet jest dzisiaj profesorem, i było zawarte następujące zdanie. Szkolnictwo szwajcarskie jest niesłychanie zróżnicowane. Szkoły 2-letnie, 3-letnie, 4-letnie, 5-letnie, prawda, z językiem retoromańskim, włoskim, francuskim, Schwizerdeutsch, dwujęzyczne, trójjęzyczne, w różnych układach. A mimo to szkolnictwo szwajcarskie jest najlepsze na świecie. Otóż babie do głowy nie przyszło, że ono jest dlatego najlepsze na świecie, a nie mimo to jest najlepsze na świecie. Właśnie dlatego najlepsze na świecie, że każda szkoła ma własny inny system, prawda, one muszą konkurować między sobą. Szkoły, które mają zły system, przegrywają, upadają, na ich miejsce pójdą szkoły, których system układ się sprawdził w praktyce. I to jest dowód. Skąd można, każdy, kto się zna o gospodarce, może powiedzieć, że system edukacji w Polsce jest do chrzanu bez wchodzenia do żadnej szkoły. To wystarczy sprawdzić, że żadna szkoła nie bankrutuje. Na to, żeby jakaś branża
przemysłu działa, muszą być bankructwa. Złe firmy muszą padać. Musi być selekcja naturalna. Złe firmy muszą padać, nowe muszą powstawać. W szkolnictwie panuje absolutny zastój w tej dziedzinie. Jeżeli się szkoły zamyka, to nie dlatego, że jest zła, dlatego, że akurat już nie zabrakło w tej okolicy, prawda? I odwrotnie. Także podam, nie trzeba w ogóle robić żadnych badań, żeby powiedzieć, że cały ten system szkoły trzeba rozpieszyć. I oczywiście trzeba całkowicie rozpieszyć, musi być konkurencja. Tylko konkurencja powoduje rozwój. I dlatego każde szkolnictwo państwowe z natury rzeczy musi być złe, ponieważ biurokracja, żeby móc rządzić, musi wszystko ujednolicać. Taka natura rzeczy. Jak można wydać rozporządzenie, gdyby każda szkoła była inna? No jak można wydać rozporządzenie, prawda, zwiększyć ilość klasek w jednej szkole jest dwuletnia, druga jest pięcioletnia. No jak można wydać rozporządzenie? Nie można żadnego rozporządzenia. Więc urzędnik, żeby rządzić, musi ujednolicać. Pamiętacie jak państwo kiedyś się w Unii Europejskiej użyłem nawet znaku, że nie zgadzam się na Einreichen von Zeitticket, prawda, jak chodziło o ujednolicenie cen biletów, prawda? Ale tam codziennie, na każdym kroku w Unii, w której się mówi, że naszą celem jest różnorodność, to znaczy jest taka dewiza Unii tam różnorodności. Zresztą w zawołaniu Ameryki jest też to samo, prawda, jeden jest różnorodność. Ale mimo to każdy urząd unifikuje jak może, bo taka jest natura demokracji. Jest ten słynny dowcip o żabie i skorpionie, prawda, kiedy żaba prosiła skorpiona, żeby ją przeniósł na drugą brzeg rzeki. I żaba powiedziała, skorpion tego nie zrobię, bo ty mnie łukujesz i ja się utopię, a co skorpion mówi, bo mnie jesteś idiotka, no przecież gdybym cię łukł, to byśmy oboje utonęli, nie? Ale pan przekonał żabę, wzięła go na plecy, kiedy byli na środku rzeki, skorpion łukł żabę i oboje utonęli. Pytanie, dlaczego skorpion łukł żabę? Bo taka jest jego natura. Otóż biurokrata zabija naukę nie dlatego, że chce źle, tylko po prostu taka jest jego natura. I nic na to nie może poradzić. Każdy urząd musi ujednolicać. Jeśli tworzymy urząd, to mamy być absolutnie pewni, że on za chwilę będzie wszystko ujednolicał. Znaczy nie mogę działać. Także to powoduje spłaszczenie, brak konkurencji, prawda, i chodzi o problemy programów. Programów przede wszystkim. Każda szkoła będzie inny program. Dlaczego program ma być taki sam? Nie tylko chodzi o to, że się śmieje, że na przykład dziecko rybaka musi się tyle samo uczyć o rybołówstwie, co dziecko górnika i tyle samo o górnictwie. No, ale nie o to chodzi. Ale chodzi o różnorodności programu całkowite, prawda? W jednej szkole powinno się uczyć, że Mickiewicz wielkim poetą był, a w drugim, że Mickiewicz to grafoman, prawda? A tylko słowacki. Zależy się od tego, jak akurat nauczyciel ma poglądy, prawda? I dzięki temu byłoby ciekawie, no. Dzieci na obozach się kłóciły między sobą Mickiewicza słowackiego, a miał przewagę heavy metalu nad czymś tam innym, prawda? Także była jakaś różnorodność, tak? Wartość sama w sobie, to jest niemożliwe. Ja to mówię, że każdy z tych powodów, dwóch powodów, które wymieniłem, każde szkolnictwo państwowe musi prowadzić do upadku. I to uniknę. Ale oprócz tego oskarżam ludzi, którzy obecnie rządzą Unią Europejską, o świadome i celowe obniżanie poziomu nauczania. Mianowicie obecny ustrój, Państwo zdają sobie moje wykłady na ten temat, co drugiego tym mówię. To obecny ustrój to jest naprawdę ustrój niewolniczy, ten, w którym żyjemy. Prawda? Ustrój, w którym w każdym ustroju niewolniczym dziecko niewolnika należy do właściciela, a nie do niewolnika. Jak Państwo spróbujcie Państwo swojego dziecka nie zaszczepić wbrew woli waszego właściciela, się przekonacie, co to oznacza, albo nie posłać dziecka do szkoły wbrew woli waszego właściciela. Nie jesteście tylko niewolnikami, prawda? I jeżeli mamy ustrój niewolniczy, to właściwie niewolników chcą, żeby niewolnicy byli głupi. Bo ten niewolnik jest niebezpieczny. Świadomie i celowo obniża się poziom nauczania. Pamiętam jeszcze za komuny pan Andrzej Kajan Wróblewski, profesor z Warszawskiego, którego jestem formalnie absolwentem, czy odesłałem ten dyplom z oburzeniem tego uniwersytetu, twierdzą, że muszę podawać wam przyrodzenie, nie da się tego ukryć. I proszę Państwa, on powiedział otwarcie. Musimy dwukrotnie zwiększyć liczbę studentów, nawet gdybyśmy mieli trzykrotnie obniżyć poziom nauczania. Oczywiście celem było nie tyle zwiększenie liczby studentów, ile obniżenie poziomu nauczania. Obniża się to na różne sposoby, na przykład tylko edukacja. Wiadomo powszechnie, że szkoły męskie, zawsze było wiadomo, chodziło o szkołę męską, mają poziom znacznie wyższy od szkół edukacyjnych. Problem szkół żeńskich pomijałem taktownie milczeniem, aż do momentu, kiedy przeczytałem dwa lata temu badania brytyjskie, że poziom szkół żeńskich jest też zdecydowanie wyższy od szkół edukacyjnych. Powstaje pytanie, dlaczego nasi właściciele
Ludzie znają te badania, prawda? Dlaczego wprowadzają na siłę koedukację? No. Właśnie chcą, żeby ludzie byli głupi. Nie ma innego wyjaśnienia tej sytuacji. Jest to celowa i świadoma robota, żeby ogłupić niewolników, żeby uwierzyli tam w demokrację, czy w globalne ocieplenie, prawda, albo w dziurę ozonową, albo coś takiego. No, w wyniku tego postępuje ta głupota. To jest celowe działanie, powtarzam jeszcze raz. To nie jest przypadek. Nakładają na siebie te dwie tendencje. Jedna taka automatyczna, naturalna tendencja, ale druga świadoma i celowa. Ja wspominam, że jak się pomaga edukacja, to się robi klasy integracyjne, wprowadza się do klasy jakiegoś debila, prawda, idioty, i już poziom klasy, prawda, spada, bo klasa nie może iść do przodu, musi czekać na swoją uczniów, prawda. Także jest to dla nas celowa i świadoma robota i dopóki tego nie zrozumiemy, nie zrozumiemy istoty tego ustroju. On jest to ustrój niewolniczy i jego celem jest, żeby ludzie byli głupi. To się udaje. Pamiętam, jak Staszek Takiewicz mi się skarżył, że miał spotkanie ze studentami, 300 studentów i mówił o NATO, że NATO interweniuje, tutaj nawet nie państwo NATO na obszarze Atlantyku na północ od Nikaragua. I to go coś tknęło i spytał sali, okazało się, że na sali nikt na 300 studentów nie wiedział, co to jest zwrotnik w ogóle, a zwrotnik raka w szczególności. To są tutaj studenci, trudne. Także to pokazuje ogrom katastrofy ekonomicznej, edukacyjnej, jaka nastąpiła w Europie. W Europie i wieki ciemne, wieki średniowiecze jest jeszcze pewnym okresem jasności w nauce w porównaniu z dzisiejszymi czasami. Czyli ciemnoty nieprawdopodobnej, proszę Państwa. Uczymy się formułek, zupełnie bez zrozumienia. Uczymy się rzeczy jawnie bezsensownych, jawnie nieprawdziwych. Mimo to ludzie w to wierzą, na przykład o tym globalnym ociepleniu. Przecież każdy wie, że Grenlandia była kiedyś zielonym lądem, prawda? Każdy wie, że było globalne ocieplenie w IX wieku. Prawda? I każdy wie, że on samo ustąpiło. No to co, to obecnie nie ustąpi, ani by na ciebie. Cykliczne procesy, raz na osiedzie tla, coś takiego się dzieje, że tak samo jak jednodniówka, czy tam jakaś owa, która żyje 2 tygodnie, czy 2 miesiące, prawda, by mówił, że o, narasta globalne ocieplenie, trzeba coś z tym zrobić. I nie czekając na zimę, prawda, bo o ziemię nic nie wiem. W związku z czym walka z bandą jest dokładnie to samo, co jakby owady zaczęły walczyć z latem mniej więcej. Dokładnie to tyle samo w tym sensie. I jednak można się na tym nieźle nakraść. Dlatego jest ważne, żeby ludzie dobrowolnie zapłacili na tę drugą walkę, żeby można było te pieniądze ukraść. Bo jak 2 miliony euro, proszę Państwa, to są duże pieniądze, jak to? Jeśli 5% doszło łapówki, no to powiedzcie sobie, ile jest do ukradzenia, prawda? No. Więc nie łącają być głupi i tyle. Pomaga się ich telewizją, jakby nie szkoła nie pomogła, prawda? Uniwersytet to się pomaga telewizją i w ten sposób ta głupota rośnie. Otóż czasem powiedzieć jasno. W tej chwili macie Państwo eksperyment, który trwał od ponad ćwierć wieku, budowy nowego, lepszego socjalizmu. Przy czym oszukiwało się ludzi od początku, że buduje się kapitalizm. Przepraszam, chcemy coraz więcej. Jakie były zasiłki socjalne w PRL-u, jak i dzisiaj? Porównajcie sobie. Socjalizmu mamy znacznie więcej. Mamy w tej chwili znacznie więcej socjalizmu niż w Związku Sowieckim. Nie wyobrażam sobie Państwa, że socjalizmie, ale w ten Sowietach nawet ubezpieczenie cywilne samochodu nie było obowiązkowe. Obecnie mamy socjalizmu znacznie, znacznie więcej. Komunizm mamy znacznie, znacznie więcej. I skutki gospodarcze są katastrofalne. Mimo znakomitego rozwoju techniki i nauki, ludzie narzekają coraz bardziej i słusznie. Także oczywiście jest również ciemnota. Państwo zdają sobie sprawę, że na przykład jak ja miałem tam 20 lat, to rocznie patentowano w Polsce, o ile pamiętam, nie chcę skłamać, 15 tysięcy wynalazków. W roku ubiegłym patentowano w Polsce 20 wynalazków. Zdaję sobie sprawę, co się stało z powszechnym.
Mamy wrzaski, proszę Państwa, jaki tutaj rozwój, ludzie kończą wyższe studia, wpycha mi się w oczy temu facetowi, który tam coś mówił o tej inteligencji kobiet, prawda? Że w Polsce więcej kobiet kończy wyższe studia niż mężczyzn. No to ja zadałem sobie trud w latach 70., kiedy był pierwszy rok, kiedy kobiety kończyły więcej studiów niż mężczyźni. Poszedłem do Urzędu Patentowego i sprawdziłem, jaki procent wynalazków dokonały kobiety. 1,5%. A ukończyły więcej wyższych studiów niż mężczyźni. To pokazuje, że wyższe studia mają nic do rzeczy. Nic do rzeczy. Tylko na ogół ogłupianie ludzi, a nie rozwijanie ich zdolności i umiejętności. Prawda? Uczenie, co to jest, uczy się na studiach, co to jest Unia Europejska, prawda? Czym się różni Rada Europy, Rady Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej, się uczy. I proszę Państwa, niestety, no poza matematyką, fizyką, chemią, tam się uczy rzeczy konkretnych, ta cała ta humanistyka nadaje się tylko do jednego, żeby rozpieszyć od razu i w całości. Od razu i w całości, ponieważ nie zawiera żadnych, czy prawie żadnych użytecznych wiadomości, nie daje absolwentów. Także powtarzam, ogłupienie jest potężne i problem polega na tym, że się musi skończyć katastrofalnie. Nie tylko gospodarczo, to bankrutuje, powiedziałem, nie tylko bankrutują same systemy gospodarcze, czyli krótko mówiąc, czekania nas Nigeria, czy już nie mówiąc o Chinach, czy innej Japonii, ale oprócz tego, proszę Państwa, bankrutują skarby, bankrutują, no właśnie w Polsce tutaj słyszymy, jak Pan Mateusz Morawiecki, Jego Ekscelencja tutaj rozwija pomysły, jak to robić nowe, wspaniałe polskie firmy, a tutaj zachwalana nam PESA, czyli ta robiąca koleje, prawda, właśnie ogłosiła bankructwo, znaczy się musiałby uratować Państwowy Fundusz Rozwoju, czyli państwowe pieniądze PESA zbankrutowała. Także faworyzowana była koszmarna. Wszystko to biorą diabli, ponieważ, powtarzam, system jest zły. Mamy, no właśnie, jak mówimy o kolejach, prawda? Przecież no, mamy do czynienia z systemem przestarzałym. Być może przyszłością są koleje jeżdżące 300 na godzinę, czy 350 na godzinę, jeżdżące pod ziemią. Mamy masę bezrobotnych, niech kopią tunele, prawda? Tymi tunelami niech jadą sobie pociągi 350 na godzinę, czy robiąc konkurencję samolotom, bardzo dobry pomysł. Natomiast koleje, jeżeli jeżdżące po wierzchu 100 na godzinę, są całkowitym nieporozumieniem. Blokują tylko drogę. Wpadnę tutaj w nastrój kampanii wyborczej. Może spróbować przejechać stąd na Esnerów, czy z Grochowa na Esnerów i przekonacie się, jakie straty dziennie przynosi istnienie kolei, która przecina Pragę, Grochów, prawda, i Wawel na dwie części i da się przejechać z jednej strony, a na drugą. Gdyby straty dziennie. Gdyby to były linie autobusowe, to by dało przejechać. Nie da przejechać. Nigdy stat nie liczy. Liczenie ekonomiczne upada. Na Państwo zdają sobie sprawę, że budujemy autostradę. I liczy się różne koszty, ale nikt nie liczy, żeby nie powiedzieć, że sobie się kleją autostradę. Nikt nie liczy jednej rzeczy. Że jeżeli ja mam gospodarstwo rolne po jednej stronie autostrady, a kochankę po drugiej stronie autostrady, ja będę musiał jeździć 20 km czy 30 km dalej, prawda, i wracać tutaj. To jest koszt gigantyczny. Dotyczy tysięcy ludzi dziennie, prawda? Ja mówię, powiedziałem kochanka, to może gospodarstwo rolne, prawda, czy cokolwiek innego. No i to jest koszt, i nikt tego nie liczy jako kosztu wydobywania autostrady. No to jest koszt. Także, proszę Państwa, żyjemy w czasach ciemnoty, powtarzam absolutnie. To, co wszystko stworzono w tej dziedzinie, w teorii organizacji pracy, no sobie zdałem sobie sprawę, jak czytam traktaty o pracy Emersona, czy ci nikt nie słyszę. Tam jest dokładne wyliczenie, jaka musi być łopata, prawda? Jaka musi być szeroka łopata do nosiwości od robotnika, jakie muszą być łopaty do koksu, do gruzu, do ziemi, do piasku. Musi mieć inną szerokość, inny kształt. Dzisiaj się wszystko kopie trzema rodzeniami łopat.
cała ta wiedza gdzieś tak zniknęła. Mamy nadmiar wszystkiego, a mamy wysiłek ludzki, prawda, co na to było. Także to było praktyczne czysto, natomiast w innych dziedzinach jest jeszcze gorzej. No, mógł tak oczywiście mówić bardzo długo, ale myślę, że Państwo wolą. Ja mówię oczywiście o tym, co mnie interesuje. Natomiast Państwo będą musieli usłyszeć coś na temat tego, co Państwa interesuje. A żeby się tego dowiedzieć, to muszę Państwu pozwolić zadać pytania i wtedy będę odpowiadał na to, co Państwa interesuje. I bardzo proszę, teraz jest czas dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Jesteś odny. Takie pytanie odnośnie tego, czy w Polsce może być wojna. Czy to, że wojska amerykańskie są dzisiaj w Polsce, może spowodować, że nasz kraj będzie poligonem? Wie pan, wojna wisi w powietrzu z paru powodów. Pierwszy jest taki, że młodzi ludzie już dawno nie byli na żadnej wojnie i chcą sobie powojować, czytają tam o dzielnej powstańcach warszawskich, czymś takim. Chcieliby też sobie trochę powojować. Ale drugi i ważniejszy powód jest taki, dla którego Adolf Hitler zrobił na przykład wojnę światową, o czym mało kto w to mówi, mianowicie taki, że Adolf Hitler zadłużył swój kraj, budując różne czołgi, autostrady, samochód, Volkswagen, który przecież był hitlerowskim wynalazkiem, ale też trzy razy za wcześnie zrobiony, sztucznie dopłacano tego samochodu. No i żeby mieć na to pieniądze, zadłużył państwo i gdyby nie zrobił wojny 1 stycznia 1939, to 1 stycznia 1940 musiałby ogłosić pan prostu III Rzeszy. W związku z czym bardzo wiele państw obecnych jest zrobionych beznadziejnie, chcą zrobić wojnę i potem po wojnie już nikt nie będzie liczył. Kto pyta? Kto rozlicza Hitlera za to, że Niemcy był zadłużony? Mają do niego pretensje o tysiące różnych rzeczy, ale nie, bo to był zadłużony Niemcy, prawda? No, nikt nawet tego nie zauważył. W związku z czym bardzo wiele ludzi chce zrobić wojnę po to, żeby pokryć swoje nieudolne rządy. Są nieudolne pod wpływem mas, prawda, które chcą właśnie takich rządów. Mamy demokrację, większość ma głowę uciskane, więc domawiają się. A drugi powód wojny możliwy to jest, proszę Państwa, że tak powiem, chęć do, to może być przypadkowa oczywiście chęć, ale wrażenia mózgów przez Stany Zjednoczone. Otóż każdy Amerykanin, który zajmuje się polityką oczywiście, czytał książkę Alexego de Tocqueville o demokracji w Ameryce. Ona miała chyba 150 wydań w Ameryce. No, to jest Biblia po prostu. I w tej książce, gdzieś tak na początku ostatniego rozdziału chyba, było zdanie, że któregoś dnia te dwa państwa, czyli Stany Zjednoczone i Rosja, wtedy się Carska Rosja, nie? Z lat 1840, kiedy to pisał, no, muszą zetrzeć się w śmiertelnym boju o pierwszeństwo na świecie. I kierownictwo polityków amerykańskich doszło do wniosku, że teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić, ponieważ Rosji grozi zawsze, że Rosja zawiązuje z Chinami, de facto istnieje polityka amerykańska. I Chiny idą w górę, Ameryka się uzbroiła się potwornie po zęby, ale się przeinwestowała w związku z tym. Te uzbrojenia kilka lat będzie przestarzałe, a na nowej chyba to jest stać, a Chiny będą miały nowe, świeższe uzbrojenie. No, w związku z czym, jeżeli robi wojnę, to teraz. Jest tu wojna, no pretekstu do wojny jest od cholery i trochę, prawda? Mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, to jest Syria, to jest Izrael, przede wszystkim Morze Południowochińskie, gdzie Chińczycy prowokują Amerykanów bardzo wyraźnie. Oni sobie budują sztuczne wysepki, bo na Bałkanie to takie wysepki jest 200 mil morza terytorialnego, nie są w trzecią psychokrętu. Amerykanie demonstracyjnie przez to przepływają, nie uznając tego, chyba mają rację, nie? Akurat. No, także mamy, no Korea Północna to nie jest nic poważnego. Proszę Państwa, cała ta Korea Północna, to musi Pan wiedzieć, to jest moim zdaniem całkowita lipa. Mianowicie zawarte
porozumienie między jego ekscelencją John Kilgunem a CIA, że będziemy przestrzeni głośno, a dzięki temu dostaniecie dużo pieniędzy na zbrojenia, prawda? I może służby będą kwitły, bo są pieniądze od drugiego badnika amerykańskiego. Za tej wojny zrobimy, zrobimy, prawda, czyście sobie jak najgłośniej, prawda, jak to działa. Nie ma jego wyjaśnienia, dlaczego na przykład Reagan zaatakował Grenadę tylko dlatego, że budowa pas startowy, który dzisiaj trafia celowo prosto we Florydę. No, a Kubańczycy wtedy to budowali. Natomiast nie przecież co więcej ogłasza, rząd amerykański ogłasza, że się boi Korei Północnej. Teraz już nie, przed tym mówiłem, że się boi. No, proszę Państwa, jeżeli Amerykanie ogłaszają, że bez trudności wygrają wojnę z Rosją, gdzie Rosja ma 1640 głowic nuklearnych, a twierdzą, że boją się Korei Północnej, która ma 3 rakiety i 2 bomby atomowe na krzyż. Jest to po prostu śmieszne. Jest to tylko po to robione, żeby głupi podatnik amerykański, tak samo głupiony jak Polak, prawda, zapłacił więcej podatków na zbrojenia, prawda, żeby to udało się zarobić. Po to wszystko jest. No i oczywiście bezpośredni powód tutaj to jest Ukraina. No i tutaj może być o czym przykry. Otóż wysłuchałem ostatnio pani Agnieszki Lubaszewskiej, która zawsze wydawało się, że należy do tego obozu, prawda, tam tych oświeconych, którzy tam tego. Pani Lubaszewska, ku mojemu zdumieniu, powiedziała, że Ukraina się zgadzała z Niemcami i ona się na tym przejedzie. Otóż pani Lubaszewska się spóźniła o lat 100 kilkanaście. Bo Ukraina była prymieska w 1905 roku. Wtedy niemiecki wywiad popierał rezydentę ukraińską. Prawda? Cały czas niemiec wojenny, powojenny, czy Bandera został zastrzelony Monachium. Monachium miał azyl. To jest Ukraina prymieska od niepamiętnych czasów. W sensie obudziła się trochę za późno. Trochę za późno, ale to oznacza, że Polska znajduje się między Niemcami a Ukrainą. W związku z tym naturalnym interesem Polski jest mieć sojusz z Francją i Rosją na tyłach naszych potencjalnych wrogów. Nie dlatego, czy lubi Ukrainę, czy nie, lubi Rosję, czy nie, tylko po prostu taka jest naturalna geopolityka. I to trzeba zrobić. Tymczasem Polacy, znaczy nasz rząd, za pieniądze amerykańskie, prawda, bo obecny rząd zadarł z Niemcami, zadarł z Unią Europejską, zadarł z Rosją, ze wszystkimi, opiera się tylko na Ameryce. Znaczy, jak Ameryka każe im kochać Ukrainę, a nie nadejść Rosji, to my kochamy ten. I co jest okropne, to jest to, co się robią z Rosjanami. Rosjanie nie są aż tak ogłupieni jak my. Nie są w stanie tego zrozumieć. Mówię, przecież nie macie żadnego interesu. Dlaczego wy zareagujecie? To my na was sankcje nakładamy, czy wy na nas? Tak? Czy mam pretensje do Mrągowa, Kęczyna, czy czegoś takiego? Nic. A Ukraina ma, tak? Dlaczego wy nas atakujecie z pachołkami amerykańskimi? Jest to jedyne wyjaśnienie, jest to wyjaśnienie, najbogatsze, rozumiecie? Lat temu 30. Dla Rosjanina Polak, to był polski pan, to był Zachód, to był kraj, to był polor, bogactwo i tak dalej, w ogóle z Rosji. Dzisiaj tak są bogatsi od nas, prawda? Mają więcej wolności niż u nas, prawda? Całe lewactwo się tam nie panoszy żadne, jak się tam pojawia jakieś baby z gołymi rysami, wejdą do serwis, pan tu nie od razu na 2 lata, prawda? Potem po dwóch tygodniach mnie po cichu wypuszcza, prawda? Ale zwiedzi przytulą mnie i tam wysyła do gdzieś tam. Dlatego żadne tam pochody parady miłości, czegoś tam innego nie istnieją. Podatki są 2 razy niższe niż w Unii Europejskiej, prawda? Tak się rozwija szybciej. I bogaci, i oni na nim pogardzają, rozumiecie? Pogardzają. I dlatego jest tak strasznie przykro. To strasznie przykro, że prowadzimy irracjonalną politykę. Całkowicie racjonalnie. Oczywiście, gdyby Rosja pomknęła Ukrainę, to wtedy trzeba będzie być antyrosyjski, to jest inna polega Rosja, ale na razie to graniczymy z Ukrainą, a nie z Rosją i w tym jest problem. Natomiast jak się czyta tę głupią propagandę, na przykład czytam, że myśliwce polskie przechwyciły samolot rosyjski nad Bałtykiem. Po prostu ten samolot leciał nad Bałtykiem, wystartował z Królewca, prawda, pasowy Królewca, był na polach neutralnych, a ten przechwycił.
tego namierzyłem, kiedy będzie rozbudziły. No to na co będzie? To zbudziły, proszę. Także wrzaski są straszne. Co najmniej jak oni naruszyli czyjąś granicę. Także powtarzam jeszcze raz. Bardzo się to wróży, bo są koła w Ameryce, potężne koła, które chcą tej wojny. Teraz. Są wojny, jak gdyby wygrała wojna kontanowa, ta wojna już trwała 2 lat. Na szczęście nie wygrała. I tutaj otoczenie Trumpa dąży tu w samym kierunku, ale sam Trump jeszcze tam resztki cierpliwości wykazuje, bo pan Trump zachowuje się, nie krytykują, że jest małpa. No tak, ale powiedziałem przed chwilą, że lepiej jak rządzi małpa niż jak socjalista. Jak rządziła pan Clintonowa, to już wojna była, prawda? Tak? Być może będzie, być może nie będzie, więc jest, mam 2 razy większe szanse, że przeżyję. Trumpa, czy go lubimy, czy nie lubimy. Proszę bardzo. Witam z tej strony. Ja mam takie pytanie, czy partia Korwin lub inna wolnorynkowa, gdyby wygrała wybory, czy w dzisiejszych czasach mentalność Polaków byłaby na to gotowa? Jest oczywiście problemem mentalność Polaków, ale widzi pan, ta mentalność jest sztucznie utrzymywana. To jest tak, jakby pan postawił monetę z torcem do góry i ją podtrzymywał, żeby się nie wywróciła. Potem już siebie podtrzymują. Natomiast niech pan nam da telewizję na 2 tygodnie i nagle się okaże, że wszystko wróci na normę. Pan słyszy wrzaski, prawda, z trybuny, równouprawnienie kobiet, tamtego. A ten sam, że facet, że to wrzeszczy, wraca do domu i mówi, co się robi obiad, co się robi obiad, oczywiście, bo jak żeby inaczej, jakby on zrobił, to gdzieś z głodem to umarł. Więc ona to robi i koniec. Także w życiu prawdziwym panuje normalność. Niech pan zwróci uwagę, że ludzie głosują za tym, żeby stworzyć nowe miejsca pracy. To oczywiście idiotyzm, ale ludzie za tym głosują. Ale ten sam człowiek, jak przyjdzie do domu i syn mu powie, tata, ja mógłbym ten samochód zreperować 2 godziny, ale wiesz co, jeszcze wejdę do pomocy mojego brata, to będziemy się kłócili, będziemy robili to nie 2 godziny, a 4 godziny, to facet by go trzasnął po głowie, mógłby spokój, prawda? A przecież to jest tworzenie miejsc pracy, bo dokładnie tak wygląda. Robi coś 4 ludzi zamiast 2. I w teorii takie rzeczy się wygaduje, natomiast w praktyce ludzie tak nie myślą wcale. Gdyby tylko byśmy skończyli z tym obłupianiem ludzi na tematy historyczne, ekonomiczne, na leci telewizji, po 2 tygodniach można to przesadzać, ale po bardzo krótkim okresie czasu to wróciło do mnie. Nie mam zwrócić uwagę na przykład na Chile. W Chile rządzili socjaliści, HDS, który był też lewicowy, jak już Unii Europejskiej obecnie. I kiedy generał Pinochet, kiedy była sytuacja beznadziejna gospodarcza, zrobił zamach stanu, to popierało go tylko 25% Partii Narodowej. Cała reszta była przeciwko niemu. Minęło 6 miesięcy, a już wiesz, że popierała Pinocheta. Co więcej, minęło 20 lat jego rządów, gdzie on zrobił masę głupot gospodarczych i na przykład nie rozwiązał związków zawodowych, którą zrobił. I proszę Państwa, i było referendum, najechało 2600 dziennikarzy z całej Europy, Ameryki, przekonując Chińczyków, że chciał palić tego alienta i on dostał jeszcze 48,5% głosów. Także proszę Państwa, to pokazuje, że ludzie potrafią rozumować normalnie, mimo propagandy, która się leje, prawda? Trzeba włączyć na stronie propagandy, to wszystko po tam paru tygodniach wróci do normalności. Bo to jest w naszej naturze, prawda? Uczy się na przykład, że ryzyko jest czymś złym, tak? Ale proszę Państwa, siedzi tutaj na sali 200 facetów, tak? Więc każdy z nas, czy ma lat 15, czy ma lat 75, jak ja, bez najmniejszego wahania wyjdzie stąd, wsiądzie na motocykl i pojedzie, prawda? A przecież to jest ryzykowne. Ryzykowne. Przecież my to robimy. My mężczyźni
Nie słuchamy, to jest ryzykowne, trzeba się bać wszystkiego. Nie, my się nie boimy. Tylko nas tam uczą, prawda? Napominają nas w szkole, mamusia wypomina i tak dalej. My swoje wiemy. Także jak tylko telewizja przestanie nas ugłupiać, przestanie nam pomagać, to natychmiast już wszystko wróci na swoje miejsce. Natychmiast, no. Parę tygodni, parę miesięcy, prawda? I wszystko wróci na swoje miejsce. Polska jest w wyjątkowo dobrym układzie, bo muszę powiedzieć, że w tej sprawie Kościół katolicki jest naszym sprzymierzeńcem, prawda? Bo Polska jest inne wartości. Pan Berkowicz ostatnio usłyszał ode mnie podobne pytanie i dzisiaj chciałbym usłyszeć, co pan myśli na temat takich strategicznych obszarów gospodarki, jak na przykład energetyka. Czy taka nisza gospodarcza nie powinna być bezpośrednio objęta przez państwo? Na wypadek na przykład jakiegoś konfliktu. Znaczy, energia prywatna, natomiast jeśli pan mówi o zasobach jakichś, to państwo oczywiście może mieć rezerwy, ale te rezerwy muszą być finansowane z wydatków wojskowych. My chcemy zdecydowanie zwiększyć o ponad połowę wydatki na wojsko, ale jeżeli pan uważa, że z powodu strategicznych ma więcej paliwa, to zbiornik paliwa musi budować wojsko. To z pieniędzy. Nie, to nie jest ustawione gospodarczo, tylko jest ustawione wojskowymi. Nie wojsko to robi. To wojsko ma to robić, a nie firmy instrumenty. Ja chciałbym się zapytać o wybory parlamentarne. Doskonale pan wie, że media tak zwane mainstreamowe bardzo łatwo przekręcają pana wypowiedzi, chociażby o kobietach, o Hitlerze. I moje pytanie, czy nie zastanawiał się pan, żeby dotrzeć do większej grupy wyborców, żeby wypowiadać się przede wszystkim na tematy gospodarcze, a nie na tematy społeczne, ponieważ właśnie wypowiada się pan na te tematy, to niekoniecznie wszyscy to rozumieją. Wie pan, są takie partie, kiedyś były w prawie UPR i KNP, oni się stosują do tej zasady i w ogóle nikt o nich nie słyszą. Także to nie jest tak. Większość ludzi ma w nosie gospodarkę. Dyskusja o komosiach to ludzi porusza. Natomiast jeśli o podatkach, dla większości społeczeństwa polskiego w wyniku propagandy podatek to jest coś dobrego, dzięki czemu on ma tam emeryturę, dopłaty, dotacje i tak dalej. I ludzie nie rozumieją. Pana, ogromna większość ludzi w Polsce nie zdaje sobie sprawy, że płaci podatki. Skąd? Czyli za nim płaci pracodawca, a jeszcze raz do roku mi się zwraca na płacony podatek, jest coś wspaniałego do tych podatków. Także ludzie ich nie widzą, czego oko nie widzi, tego sensu nie wiem. I korzystając z tej zasady, socjaliści nas okradali bezczelnie, prawda? I tak działa. Także popularność się nie zyskuje tymi hasłami, niestety. Tak powinno oczywiście być, ale tym możemy przekonać 2,5% ludzi i te 2,5% na nas głosuje. A drugie 2,5% na nas głosuje, to już z innych powodów. Także no, wszyscy zawsze znamy. Trzeba zdaje sobie sprawę, że mniej niż 1% przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jaki jest system podatkowy. Znaczy oni wiedzą, jak oszukiwać te podatki, to wiedzą znakomicie. Natomiast polityczne i społeczne skutki systemu podatkowego są całkowicie obojętne. Nieobojętne, obce. Ja przytoczę państwu przykład ludzi, którzy za komuny płacili podatki. Jedyni, którzy płacili podatki za komuny, czyli rzemieślnicy. Było spotkanie, to jest rok tam 79, chyba coś takiego. 80. Mam spotkanie z rzemieślnikami warszawskimi. Nabita sala, pamiętam, jak ta sala była na Rogu Koszykowego, Rogińskiego. Gdzieś tam była taka sala. Sala ze 300 osób, taka sala szersza niż ta. Niewiele dłuższa, lecz 3 razy szersza. Mówiłem o podatkach, że trzeba skończyć z podatkiem dochodowym, prawda? Dalej, gadałem tam 20 minut czy więcej. Skończyłem. Zapadła cisza. Wszyscy spojrzeli na starszego cechu, bo w rzemieślniku zawsze jest jakiś starszy. Decyduje. Popatrzył na mnie i powiedział: no to powiedz pan, to ile by wynosiło to pańskie pogłówne? Więc ja mówię tak najciszej, że 300 złotych miesięcznie. Patrzył po ludziach, no, to się da wytrzymać. A jeden wyszedł dochodowy. Ja mówię, panie,
tłumaczyłem przez pół godziny, że nie byłoby żadnego dochodowego, bo to jest nonsens. Zapadła cisza. Z końca sali, no i mówię, panie, to nie byłoby dochodowego? No przecież mówię, że nie byłoby dochodowego. Cisza. Drugi obok sali. Panie, to jak to tak? Bez dochodowego? Ci ludzie sobie po prostu nie potrafili wyobrazić, że można żyć bez podatku dochodowego. Także to jest największy problem. Największy problem. A to nie tylko drogi rzemieślnicy, ale wiedzy przedsiębiorcy. Panie, pan powiem, co było w tym, co było rok 76. Laureat Nobla z ekonomii Witold Wyman, czy potem mój gość w Warszawie. Witold Wyman ma wykład w Paryżu dla wielkiego biznesu francuskiego. Wtedy tylko to są 100 tysięcy dolarów, coś takiego. Ale ogromny biznes. Skończył wykład. Pierwsze pytanie już miałam. Pana, to jakże tak? To rząd pana mnie mówi, co mam produkować. I mój firma mi mówił, że mam mało co z krzesła jest pracy. W Ameryce to było nie do pomyślenia. Jak to? Że przedsiębiorca się pytał z rządu, co mam produkować. Ale nie. Ci Francuzi naprawdę uważali, że państwo powinno im tutaj mówić, że mają robić, co mają produkować. Europa jest przyciągnięta takim stylem myślenia. Ja zawsze mówię na spotkanie tak, że kiedy my rządziliśmy światem, Europejczycy, to nie było żadnej demokracji, rządziły monarchie, arystokracje i tych ludzi, którzy chcieli mieć wolność, było 15% powiedzmy. Dzisiaj w Polsce jest, mamy takich ludzi 5%, co widać po wynikach wyborczych. W Europie Zachodniej jeszcze mniej. A w Ameryce to jest 25%. To jest połowa republikanów, mniej więcej to jest alt-right, prawda, to jest tam prawicowi libertarianie, prawda, tam nadyści, no, jest tego trochę. Tej partii. No, partia konstytucji również są na to co 1%, prawda, ale jest. Dziękuję za jedynie, ja wody nie piję. Może to nie woda? Słuchaj, i teraz jest pytanie. Dlaczego u nas jest 5%, a w Ameryce 25%? No bo 10% z tych 15% wyjechało do Ameryki. W wyniku tam ich jest 20%, to koło wolne wyjechało do Ameryki, tam ich jest nie 15, a 25%, a u nas jest nie 15, tylko 5%. No i taka jest sytuacja, tylko mam takie wyniki wyboru. No widzisz pan, tylko że gdyby pan mówił cały czas tylko o tematach gospodarczych, to może wreszcie przekroczył pan ten stały próg 5%. Ale to potrafię zrozumieć tylko 5%, a o obozie potrafię zrozumieć połowę. Wie pan co, jest tam bardzo dużo ludzi, którzy właśnie chcieliby na pana głosować, tylko te kontrowersyjne wypowiedzi, których może oni nie rozumieją, albo no, ciężej są, to może łatwiej po prostu dojść do mózgu człowieka tematem gospodarczym, a nie tematem społecznym, który prezentuje pan w sposób... To jest ciekawe, że ludzie mi to mówi, ale też wielu ludzi temu zaprzecza, bo to już naprawdę ludzie mają do mnie pretensje, właśnie z podatki likwidować, a z czego będziemy żyli, prawda? No tak, o to są właśnie pretensje. Znacznie więcej jest niż pretensji, że chce likwidować podatki, pretensji o to, że nie chcę, żeby dawać pieniądze na homosiu. No, walka z małżeństwami homosiu, prawda? Właśnie gej, właściwie, bo to homosie, to nie chcę dla tych małżeństw zawierać, tylko coś pół geja, no, to, proszę państwa, i to mi jest zbyt popularne, naprawdę. Zresztą nie ma to zrozumienia. Zawieranie kara śmierci, to jest coś, co rozumie większość, prawie każdy człowiek rozumie, co jest kara śmierci. Ale co to jest podatek? Zdaję sobie sprawę, że my możemy wrzeszczeć, że ukradziono miliard. Chyba zrozumiem. Żaden Polak, praktycznie żaden Polak, nie widział na oczy miliarda. Znaczy, mógłby pan mówić równie dobrze o ukradzeniu kamienia księżycowego albo jednorożca. No, to ludzie w ogóle nie przemawia. Co to jest miliard? Pan ukradnie 1000 złotych, a to rozumiem. No do miliona to jeszcze ludzie rozumieją, miał 5 milionów. To jest kurę. A jak słusznie miliard się liczy? Nie. Jak słusznie zauważył kolega Robert Gwiazdowski, jak ktoś ukradnie milion, to jest złodziejem, jak ukradnie miliard, to jest to operacja finansowa, a nie złodziejstwo. I tyle. W tej chwili mamy na przykład aferę Getbacku. Getbacku to jest afera, która jest o ponad połowę
prawie dwukrotnie większa od afery Amber Goldu i nikogo tu nie ruszy. Skąd? Ja bym chciała się spytać, czy coś teraz się zmieniło w systemie wyborczym, bo się różnie mówi. Załóżmy, że ja teraz oddam na pana głos, na pana partię i pan nie wejdzie, bo na przykład będzie pan miał za mały procent. Nie wiem, czy on dalej jest 5%, tak, czy nie. I nie zmieniło się. I to kto te głosy? To na jaką partię? Jak pan no nie przychodzą, po prostu. Nie, bo mi ktoś mówi, że przechodzą. Ja to na nikogo nie przechodzą, oczywiście. Znaczy, w pewnym sensie można powiedzieć, że przychodzą na tych, którzy jakieś tam głosy dostali, prawda? No bo teoretycznie w Polsce jest możliwe, że będzie większość głosów, będzie, no, zostanie 20 partii, każda zostanie po 4%, no to 8% głosów pójdzie na straty. Tak, jest klauzula, która to ogranicza, to nie może tak całkowicie było wszystkich partii. Nie może być tak, żeby powstało 30 partii po 4% i wtedy tam 25 po 4%, prawda, i wtedy żadna partia by nie wygrała, bo nie tam jest klauzula, która tam wtedy niewiele większy wybiera albo coś takiego. Ale no, głos wtedy, zrozumieć, w każdych wyborach głosy są stracone. Jeżeli pani głosowała na pana, załóżmy, Komorowskiego, a wygrał pan Duda i założył pan Komorowski za 4,5 miliona głosów, a pan Duda za 5, to 4,5 miliona głosów oddanych na pana Komorowskiego jest marnowanych. Ale powie pani więcej. Pół miliona oddanych na pana Dudę jest marnowanych, bo on wystarczyło, że dostał 4,501 miliona, bo sami są niepotrzebne. Więc marnowane zostało również te pół miliona na pana Dudę. Gadanina o marnowaniu głosów jest oczywiście absurdalna. Zupełnie, proszę w to nie wierzyć. No ale przecież pan sam pokazywał, jak ja śledzę akurat to, co pan bliżej publikuje, że mapę pan pokazywał, że PSL gdzieś tam w jakimś regionie ewidentnie sfałszował wybory. No i co z tego, co jest wyszło, czy nic? Nic. Proszę państwa, tutaj afera, z tym PSL to właśnie jest afera, bo lat temu 8 PSL sfałszował lekko wybory i się rozuchwalił. A 4 lata temu powstała sytuacja zupełnie idiotyczna, bo nie dość, że sfałszował wybory w kilku województwach, to jeszcze doszło do tego, że PSL był na książeczce na pierwszym miejscu. I ludzie głosowali na ludzi z PSL, na to nie dostał. I w wyniku tego dostał jeszcze z drugiego powodu, dostał także też gigantyczny sukces PSL-u. Spowodowany tym, że ludzie po prostu nie znają tego. Jak powiedział kiedyś Winston Churchill, jeżeli chcemy się pozbyć ludzi co do demokracji, wystarczy przez 5 minut porozmawiać z przeciętnym wyborcą, to już wystarczy. Dlatego się moja ciotka przychodzi do mnie po wyborach, w dniu wyborów i mówi: Janusz, zdobyłam dla ciebie dodatkowy głos. Mówi Jasieś, no, była taka pani, stała przy tego, poszła do kabiny, wychyliła się i powiedziała: gdzie tu jest numer 8, bo ja muszę oddać na niego głos. To ja cynicznie wzięłam tę kartkę, znalazłam twoją listę numer 12, pokazała mi na niej numer 8. No, skreśliła, zagłosowała i spokój. Grunt to świadomy wyborca. Co pan myśli o tym prawie, jak otoczni teraz tak ostro w internecie, co pan myśli? Ja myślę, że to nie jest żadna agentura, bo ludzie go skazają, to jest agentura, że to jest ten głos. Nie, ja po prostu mam taki cel, żeby pomagać. To nie ma żadnych szans oczywiście. Ale nie wyskoczy jak ty miejski? Myślę, że nie. Dziękuję. Na razie już. Ale myślę, że bezpieka już szykuje do nowego Tymińskiego na wszelkie wypadek. Ja chciałam pana zapytać. Ja pracuję z kobietami i ja no, trochę się interesuję pana całą tą kampanią. I chciałam się pana zapytać, bo koleżanki z pracy na przykład rozmawiamy sobie i mówi tak: no dobrze, no ja oddam ten głos na Korwina, ale jak on nie wygra, to co będzie? Wybiorą tego, kogo będą chcieli. No wiesz. Właśnie. I, no, tak i zawsze, no. I boją się oddawać tych głosów, żeby
ktoś, kogo one nie chcą, wejdzie do rządu, tak? Znaczy, oddając głos na mnie, jeżeli ja nie wygram, to oczywiście ona zostaje rozstrzygnięcie niesposobnymi ludźmi, ale po to istnieje prokuratura wyborów. Po to istnieje prokuratura wyborów. W pierwszej turze głosujemy zgodnie z sercem, a w drugiej turze głosujemy na mniejsze zło, no bo mamy do wyboru między dwoma kandydatami. Ja mam pytanie z Pana perspektywy, jakie są szanse na to, żeby ustawa tak zwana Wilczka została przywrócona w oryginalnym brzmieniu, bądź też zbliżonym? Ale no, sytuacja jest taka, że kiedy już w ogóle nie da się żyć, przychodzi ktoś, robi reformę, a to będzie Gomułka, a to Gierek, a to Rakowski, prawda, a to Morawiecki, a to coś tam, prawda? Robi reformę, na 3 miesiące biurokracja przycicha, po prostu zaczyna powoli odwoływać swoje pozycje, odwoływać i jak w czasie jest gorzej niż było wcześniej. I tam właśnie biurokracja odwoływała tę pozycję i dzisiaj próba zrobienia reformy, nie można tego zrobić, nie można. To też jest rzeczą paradoksalnie. Że za rządów formacji, która się nazywała komunistyczna, coś tam żadnego komunizmu, nikt nigdy nie budował, nie po roku 56, bo przed 56 rokiem nie wiadomo, nie było żadnej Polski, po prostu z sowiecką koloną, prawda? Co było przed 56 rokiem, nawet nie warto mówić, krajach politycznych, bo to po prostu byliśmy skolonizowani przez Sowietów. No ale nikt komunizmu już nie budował. Był to oczywiście barak w obozie socjalistycznym, w naszym baraku było najweselej, jak wszyscy wiedzą, prawda? I tam jakoś tam się starał przewidować ten system, proszę pana, co tu jeszcze można dodać do tego? To już wystarczy, no tak to właśnie było wtedy, tak samo jest teraz. Samo jest teraz. Jesteśmy najwyższym barakiem w Unii Europejskiej. No, nawet wyniki gospodarcze mamy najlepsze, podobnie jak mieliśmy najlepsze wyniki w Układzie Warszawskim. Także jakoś sobie dajemy sprawę. To nie jest wina Polski, tylko Unii Europejskiej, że mam taką gospodarkę. No, gdyby nie Unia, byśmy mieli trochę lepszą. Nie mówię, o wiele lepszą, no, ale lepszą niż obecnie. Ja czegoś nie coś mam poczucie, że na coś nie. Nie odpowiedziałem panu. Nie, ja odpowiedziałem. Tak, miałem na myśli tą ustawę Wilczka, bo będzie 16 czerwca. Będzie 16 czerwca, odbędzie się jakieś lub. Ja wiem, no i sam to zorganizuję. Otóż tak. Pana. Dowcip polega na tym, że ustawa Wilczka zaczęłaby redukcję biurokracji. Tymczasem, kiedy Polska miała wejść do wspólnoty, jeszcze to nie było Unii, tylko do wspólnoty europejskiej, tak decyzyjny, to nam powiedział pan Roman Brodni, szef Komisji Europejskiej, że musimy 4-krotnie zwiększyć liczbę urzędników, jak mamy wejść do Unii Europejskiej. Chcieliśmy tylko 2-krotnie, bo sobie zdało sprawę, ile już ich mamy. ale zwiększyliśmy tę ilość zdecydowanie, a to, co trzeba zrobić, to jest dokładnie odwrotne. No, to niemożliwe. W tym układzie tam siedzi urzędnik w Brukseli, on musi mieć swój odpowiednik tutaj, żeby mieć z kim korespondować. No, to musi. Unia nam narzuca tę biurokrację. I też mamy własną. Nie ukrywajmy. Ja mogę sobie pozwolić na rys historyczny, jeśli można, po tej odpowiedzi. Czy pan zauważy, że jak Polska była pod zaborami, to istniała orientacja rosyjska, włoski, potem istniała orientacja austriacka, nie było orientacji pruskiej. Dlaczego? Przecież w Prusie było najlepiej. Bogactwo było największe, ludzie mieli zegarki, nie było w innych zaborach, ludzie mieli murowane chałupy, gdzie winni się wyrobić. Naprawdę i praworządność panowała, jak trzymała sobie na przykład w wozie, to nikt z tego wozu nie wyrzucił. Nawet to sprawdzano codziennie, się przesunął o ten dzień centymetrów. Że to jest wóz, a nie dom, prawda? Panowała praworządność, porządek, bogactwo. Dlaczego nikt nie chciał takiej Pruski? Bo w Prusach nie było biurokracji. Biurokracja w Rosji
Lausni, słynna biurokracja, była 3 razy większa niż Prusa. A polska szlachta chciała wrócić do urzędników rosyjskich i zająć ich miejsce. A w Sejmie Pruskim nie było biurokracji. Czyli nie było tego koryta? Nie było koryta. Nie było koryta. Wszyscy księgi takie ustroje. Jak w 1924 roku ujednolicano Polskę, ponieważ ma zdaje się sprawę, przecież po powstaniu Polski mieliśmy 5 różnych systemów prawnych. Osobny system był w Wielkim Księstwie, po zaborze pruskim, osobny był system w zaborze austriackim, osobny był w kongresówce, ale jeszcze oprócz tego część Polski była poza kongresówką, była w stacji rosyjskiej bezpośredniej, miała inny system prawny, a część była w kongresie Węgier, Spisz, Orawa i tak dalej. Czyli Polska miała 5 systemów. Proszę Państwa, usiedli urzędnicy i z każdego systemu prawnego powybierali najbardziej zamordystyczne kierunki. To nie osób to narzucili, to nasi urzędnicy. Bo urzędnik chce mieć władzę. Ja bym chciał zadać pytanie odnośnie Warszawy, bo zbliżamy się do pory. Z tego co wiem, to Pana poglądy, Pana cele polityczne są bardziej ogólne niż samorządowe i chciałem zapytać, czy będzie Pan kandydował na prezydenta Warszawy? Jeżeli tak, to z jakimi pomysłami i z jakim celem? Znaczy, wolałbym na ten temat nie mówić, ponieważ to nie można robić kampanii wyborczej w tej chwili, więc ten. Natomiast no, program to właśnie już chyba zamieściłem w internecie, jeżeli nie to zamieszczę, to akurat mogę. To akurat mogę, natomiast celem jest, żeby Warszawa była normalnym miastem nowoczesnym. Sprawdzenie ile wydano na budowę mostu, według moich obliczeń, 2 razy więcej niż normalnie, prawda? Powrót do normalności. Bo ciekawostkę podam, to nie tyczy autostrady, tylko płacimy za autostrady 50 więcej niż gdzie indziej. Ale taki zaskakujący przykład podałem na swoim Facebooku. Chińczycy mieli kłopoty z dotarciem do jednej tam prowincji, tam są górzyste tereny, tam się było dojechać. Więc po krótkim namyśle wysadzili 3 wierzchołki górskie, ziemią zasypali dolinę między nimi, wyrównali teren i zrobili lotnisko. I tam podali koszt $300 milionów. Komentarz internautów. To i tak 3 razy mniej niż lotnisko w Lublinie zbudowane na całkiem płaskim polskim terenie. To, co się kradnie przy budowie, są gigantyczne sumy. Gigantyczne sumy. I ja się chcę temu przyjrzeć z całą pewnością. I chcę zrobić porządek z komunikacją miejską. Warszawa jest jedynym znanym miastem, w którym powstały ronda, gdzie nie można skręcać w lewo. Znaczy można skręcać, tylko trzeba przekazać czerwone światło. To jest jakiś kompletny idiot, z pół ronda stoi puste. A to mnie. Gdybym mógł, to bym wstawił do kryminału wydziału ruchu drogowego w Warszawie, bo to działa sobie tam ten normalny samotarz, to są ci ludzie wyrabiają. Także chcę się skupić na tych rzeczach, bo ja nie chcę tam się zajmować. Nawet dlaczego na przykład mamy afery z prywatyzacją? Dlatego, że nie jest to prywatyzacja w ciągu pierwszego pół roku. Jakby w ciągu pół roku wszystko sprywatyzowano, no to nie było żadnego problemu, a specjalnie celowo przewleka się prywatyzację i zdesperowani właściciele dodają łapówki, żeby to przyspieszyć, bo o to tylko chodzi, nie? Żeby nie było to nie było szybko, tylko żeby to było możliwie długo, i wziąć łapówkę. A tak to wszystko działało. Trzeba się tam przyjrzeć bliżej i zaradzić tej sprawie. Ja mam takie prozaiczne dość pytanie. Chciałbym zapytać o taki Pana główny motyw, w sensie dlaczego w zasadzie, wie Pan, walczy Pan, pomaga Pan nam w domyśle całemu narodowi polskiemu i co jest taki Pana głównym motywem, na którego staje Pan rano z łóżka i po prostu leci w świat? Poczucie przyzwoitości. Dzięki ludziom, korzystając z ich pieniędzy, kończyłem przecież studia, uczyłem się. Dzięki różnym wielkim ludziom dowiedziałem się tego jurowego. Teraz przyszedł czas, że ja powinien to oddać ludziom, nie? I to, czego się nauczyłem, przemyślałem, prawda, stworzyłem, trzeba jakoś czegoś czynić, trzeba to oddać. No. Zresztą na swoim poletku, moim zdaniem, łatwiej bym było w Ameryce, czy gdzieś tam. Pan nie uwierzy, ale na przykład ja
brałem udział chyba w 3 programach telewizji rosyjskiej, w kanale, kanał 1, teraz coś tam na i dziennikarka powiedziała, że pan jest tak popularny, gdy pan startował w wyborach do Dumy, to pan by tam wygrał u nas. Bo ludzie słuchają tam, co się mówi, prawda? A tutaj jest przez media jestem traktowany jako konkurent. Tam Rosjanie nie jest konkurentem dla nikogo, z czym nikt mnie tam nie zwalczył. W Ameryce, w Anglii, w Ameryce Rosji, na Rosji, na Rosji, tak samo jak ja. Ale w Anglii, przecież teraz byłem w Anglii. Przecież tłum ludzi, Anglików głównie, przyszło na spotkanie ze mną, prawda? W Ameryce, no tak. To już w ogóle tam, przecież czasami takie elegantne wybory nawet wygrać, prawda? Mając takie poparcie, jak się dobrym aktorem, prawda? Można i wybory wygrać z takimi poglądami. Tu jest ciężko. Ale robię co mam. Jakby pan zreformował ustrój polski, by zapobiec głupocie, która teraz panuje ogólnie w całym kraju? Proszę pana. Głupoty się nie zwalczy. Zawsze 70% ludzi będzie głupi, natomiast jest pytanie, dlaczego pomagać tej głupocie rządzić, prawda? I tyle. No właśnie, bo to bardziej jak nie zdecydować. Nie chcę tam dalej głupi, jak oni się chcą, prawda? Natomiast... Jak zrobić tak, żeby do władzy dochodzili ludzi mądrzejsi? No tak. Mądrzejsi cały czas. Ja zawsze mówię, pomyślcie państwo, jak świetny byłby internet, gdyby 8% ludności polskiej nie miało czytać pisać. Jak się komisji chwalą, jak to nauczyli ludzi chce się pisać, to jakby świetnie udało internet byli umieć. Proszę państwa, ci ludzie nie powinni głosować, ja nie jestem demokratą, zatem, ale w pewnych sprawach ludzie muszą głosować w wyborach lokalnych. Zawsze w największych autokratycznych ustrojach wybory lokalne były wybory. Rady miejskie wybierano oczywiście, bo starosta mianowany przez króla, ale rada miejska, rada ziemska była wybierana, także nie można demokracji całkiem odrzucić. I na dole, przykład Szwajcarii pokazuje, jak ludzie głosują w zakresie jednego kantonu, to podejmują bardzo często racjonalne decyzje, które znają. Bo gorzej, jak mają dostać o miliardach, gdzie się już nie znają. Także trzeba wiedzieć, co robić. Na przykład trzeba odpowiadać panu na pytanie. Trzeba zlikwidować demokrację, co jest oczywiste, prawda? Demokrację musimy zlikwidować, ale nie likwidujemy demokracji na szczeblach tam, gdzie to jest potrzebne. Ba, nawet panu powiem. Oczywiście, że są ci ludzie, którzy wiedzą, że to jest nonsens, ale wybory sędziów pokoju, tak zwane, czyli ten pierwszy szczebel sędziów, to mogą być wybory, bo ci ludzie na dole wiedzą, który załóżmy prokurator bierze łapówki od złodziei, a który nie, a minister może tego nie wiedzieć. Prawda? Także pewna doza demokracji w niektórych sprawach jest pożyteczna. Bo trzeba zawsze wiedzieć, jaki system ma być, do jakich celów. Bo demokraci w ogóle uważają, że głosowanie jest po to, żeby sobie ludzie pogłosowali, a nie patrzą, że głosowanie ma mieć jakiś wynik, na przykład dać jak najlepszy rząd, prawda? Jeżeli państwo by płynęli statkiem i jest piękna pogoda, trzeba dać rafa i fal na horyzoncie, słoneczko świeci, ładownie pełne, paliwa od cholery, prawda, wiaterek wieje, kasa okrętowa pełna, zbliżarnie pełne i upije się kapitan zwany za buty i się utopi. To możemy nowego kapitana wybierać w uzwaniu powszechnym, równym, proporcjonalnym. Pasażerzy mogą głosować, wybiorą najprzystojniejszego oczywiście. Nie szkodzi, nic nie dzieje. Natomiast jak tylko pojawi się burza na horyzoncie, rafy i tak dalej, natychmiast kończy się demokracja i równouprawnienie. Kobiety się pochowają, żeby to panowie róbcie coś, panowie nie rządzi pierwszy oficer i kończy się sama demokracja. Także w tej chwili nadchodzą ciężkie czasy i będziemy musieli tę demokrację, czy nie chcemy zlikwidować, prawda? Wprowadzić jakiś normalny ustrój. Trzeba bardzo pilnować, żeby był to ustrój autorytetyczny, oświecony oczywiście, żeby ci rządzą byli oświeceni. To nie jest tak łatwo. Bardzo ci uwagę, niech pan popatrzy, co się dzieje w wyborach na prezydenta Warszawy. Startuje facet z Opola, facet, który startował na posła z Krakowa. Czego to dowodzi? Że ławka kandydatów jest krótka. Ci ludzie nie mają już ludzi na obsadzenie stanowisk.
tak mało cennych ludzi zostało. Pojeżdżali za granicę, prawda, siedzą na jakimś cenkach, rzucili to wszystko, robią jakiś biznes, prawda? I zostało bardzo mało ludzi. Nie ma kogo wybrać. Keine Leute. No i tak jak kiedyś pisał Townsend, kiedy Sokole Oko, Hieronimo i inni, wodzowie Indian zbierali się przy ognisku, to zawsze pierwszym problemem był brak właściwych ludzi. I to samo jest i dzisiaj. Brakuje właściwych ludzi. Dlatego musimy mieć mało urzędników. Wtedy nie ma problemu. Jeżeli z 600 tysięcy urzędników zostanie załóżmy 500, ja mówię sztuka 5 tysięcy, to nie będzie problemu znalezienia znakomitych urzędników. Niech będzie 2000, nie będziemy się spierali. Mówię 500, bo akurat w Królestwie Polskim wysięgało po Smoleńsku 500 urzędników królewskich, więc można było rządzić. Na końcu będzie 2000, nie będziemy się kłócić. Także natychmiast będzie nas stać na dobrych urzędników. Także to wszystko się ustawi. To nie jest tak, że podam przykład, jak Herkules dostał tam jedno z jego zadań, było produkowanie stajni jałowiasza, to nie brał szufli, nie wwoził tego całego gnoju, tylko przekopał kanałek z rzeki Plejos i wody rzeki Plejos przemyły te wszystkie stajnie i wyrywały wszystkie nieczystości. Ja nie będę ręcznie usuwał tych ludzi, którzy się nie nadają, tylko pracamy w wolny rynek i ktoś się nie nadaje, to zbankrutuje. Po prostu jest zwyczajnie. Nie musimy go usuwać. A jak jest dobry, to zostanie. Na sobie to obchodzi. Ja nie będę sprawdzał tak jak PiS, gdzie ktoś nie należał do PZPR. Na sobie to obchodzi. Ważne jest, czy jest dobry na stanowisku, nie? Nie będzie jakichś czystek polowań na czarownicę. A o kompetencjach decyduje rynek, a nie... Oczywiście na tym czy trzeba dbać o kompetencje. Ale cała reszta będzie rządzona przez rynek, czyli przez ludzi. Bo proszę Państwa, żeby to jasno powiedzieć, co to jest rynek? Rynek to my. Jak się mówi o rządach rynku, to nie to jest jakiś mityczny potwór, który tam siedzi i rynczy, prawda? Tylko to jesteśmy my. Że Kowalski jest gotów produkować buty, a Wiśniewski jest gotów je kupić. No i to jest rynek. To jest rynek. Tam głosują w tych wyborach tylko ci, którzy kupują buty, chcą produkować. Nie głosują, prawda? Jeżeli mamy głosowanie, kiedy za komuny, czy robić, czy na to problem, czy robić Fiaty 126P, prawda, czy jakieś inne. I tak zrobił głosowanie, to w tym głosowaniu uczestniczyli ludzie, którzy w życiu nie kupią ani Polonezera, ani mojego Fiata, ani nawet w ogóle nie znają. A na rynku głosują tylko ci, którzy produkują te małe Fiaty i ci, którzy je kupują. Swoim pieniędzmi, prawda, głosują. I rynek to są wybory swoje, to jest za demokrację. Ale tam głosują tylko zainteresowani. I głosują poważnie, własnymi pieniędzmi. Jak człowiek głosuje własnymi pieniędzmi, to głosuje poważnie. Jeżeli, na przykład, jest, bo to było spotkanie w Brzegu Dolnym, lat temu 30. I koło mnie siedział taki słynny tenor miejscowy i na naszej partii wtedy. I ktoś z sali się spytał, czy jak będzie prywatyzowana, to co zrobić, żeby to nie padło w ręce czerwonej nomenklatury albo obcego kapitału? A on, zanim usta otworzyłem, to on mówi, a jak pan prowadzi swój samochód na giełdę, to pan sprawdza, czy nie kupi tego czerwona nomenklatura i obcy kapitał, to daje pan temu, co daje najwięcej. Czyli ze swoją własnością ludzie postępują rozsądnie. Z cudzym, to nie moje. Dlatego nie wolno ludziom pozwolić decydować o cudzym, natomiast trzeba maksymalnie pozwolić im decydować o swoim. I wtedy wszystko stanie na nogi, samo. Także to jest dość proste. I mieli problemy z emeryturami, będą problemy oczywiście. Z sądownictwem, to naprawa sądownictwa zajmie nam kilka lat. Chcę powiedzieć od razu, to nie jest tak łatwo poprawić sądownictwo. No, ale to trzeba zrobić, bo jak... Czyli rozwiązaniem by była jakaś forma arystokracji? Jakaś forma autokracji, tak. Autokratyczny. A jednocześnie musiałby, jakby pan doszedł do władzy, to pański rząd musiałby wypłacać raczej spore pensje takim niewielkim urzędnikom. Ale chciałby pan wzmocnić władzę, bo musi pan to zarabiać, żeby dostać łapówki. Ale nie, urzędników byłaby ilość minimalna. Proszę pana, no o czym by decydowali? Nie byłoby ludzi, którzy decydują o tym, jak szkołę otworzyć, bo każdy miał prawo zatworzyć szkołę. Nie było ministerstwa, które by decydowało, kto ma prawo tworzyć sobie bank, bo każdy chce otworzyć bank. Jeżeli pan oglądał film Wabank, prawda? To
pan zauważył, że ten Kaczmarek, czy Kraber, on był wyszedł z więzienia i co zrobił? Założył band. Czyli każdy mógł wtedy przed wojną założyć swój band, prawda? Nie potrzebuje żadnego urzędu do tego celu, prawda? I nie tego urzędu, bo tak, i on nie miał, nie miał komu dawać łapówki, ten Kraber, skoro nie ma urzędnika. Był taki paradoksalny przypadek w roku 89, kiedy facet chciał zrobić prom gdzieś koło Kazimierza nad Wisłą. I nie było wtedy żadnych przepisów o promach. I on nie mógł zrozumieć, że jak nie ma przepisów, to może ten prom założyć. On szukał urzędnika, który wydałby mu na to zezwolenie, bo z tego nie umiał tego promu otworzyć. Otóż pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to musimy odzwyczaić ludzi od tego wszystkiego, co urzędnik. Taka pani była, przypomnij się, pani się nazywała, ona była chyba u Kaczyńskiego, jak był pierwszy raz premierem, ona była szefową gabinetu i ona powiedziała przedsiębiorcom, słuchajcie, my tu pracujemy, my tworzymy ustawy i dzięki temu wy możecie produkować. Ona była święcie przekonana, że tylko dzięki temu, że oni tworzą te nowe ustawy, to ludzie produkują, prawda? Te piekarze produkują chleb, prawda? Taki słynny wierszyk Kołtyńskiego przedwojenny, że śnieżek pada, prawda? Tak równiutko wyrównany, to wszystko pan wojewoda, tak ładnie wyrównał ten śnieżek. Ludzie nie wierzą, nie wiem, że coś ma zrobić bez urzędnika. To jest podstawowa rzecz, którą musimy naprawić w Polsce. Ta wiara. Proszę pana, byłem w Chinach. Po raz pierwszy wyjechałem do Chin, jedyny zresztą. Gdzie pojadę? Na mnie największe wrażenie zrobił nie te wieżowce, tam jakieś w kantonie, czy coś tam, najwyższe na świecie. Nie, nie zrobiło na mnie wrażenie koleje 300 na godzinę jeżdżące. Ale na mnie największe wrażenie zrobił pan Wu. Pan Wu, który zaprosił mnie na kolację z żoną i asystentką. Po kolacji, znaczy następnego dnia, widzę pana Wu, jak idzie sobie ulicą i zasuwa z taką, u nas mówię, reklamówką. Tak dość napchaną. No i na moje pytanie mówi, no właśnie idę sobie kupić dwa mieszkania. I tu ma pieniądze. Ja mówię, zaraz, to rząd pana nie pyta, skąd ma te pieniądze? A pan Wu zdębiał. Mówi, jak to? Dlaczego rząd miałby mnie pytać? Przecież pieniądze ukradłem, czy co? No ty ukradłeś, policja ścigała, ale nie urzędy państwowe. No to przecież, dlaczego ja się tłumaczył? To są moje pieniądze. Po prostu nie mógł zrozumieć, że rząd może chcieć wiedzieć, skąd on ma te pieniądze. A Europejczyk jest to niewolnik, jak tu mówię, cudzu niewolniczy, który uważa, że jego pan ma prawo grzebać w portfelu, zaglądać tego rachunku bankowego, prawda? Pytać skąd ma, na co ma i tak dalej. No, no to mnie tam 25 czy 35 lat w małoizmie, otworzył w komunizmie, ci Chińczycy są normalni. A my jesteśmy bandą brudnych niewolników, którzy co gorsza akceptują ten ustrój. I co gorsza, jak mówił Stefan Kisielewski, że najgorsze to jest takie niewolnictwo, gdzie niewolnicy nie zdają sobie sprawy, że są a niewolnikami. Mi właśnie nawet konto na VAT założyli, chociaż ja VAT-u nie płacę. Bez pytania mnie oddali. Tak, drugie założyli pani, oczywiście. Panie Jerzy, ja mam pytanie jedno. Jeżeli chodzi o korporacje wielkie, powiedzmy jakieś spożywcze, jeżeli chodzi o nałożenie podatku na te korporacje, jak pan do tego podchodzi? Ja wiem, że pan walczy z podatkami, ale czy to powiedzmy nie zniszczy jakiegoś takiego monopolu na produkt? Zmniejszy monopol? Zmniejszy monopol tych korporacji. Jeżeli te małe przedsiębiorstwa albo jakieś mikroprzedsiębiorstwa. Ale małe też nie będą płaciły podatku, więc co? Znaczy mi chodzi o zmniejszenie podatku od dużych przedsiębiorstw, tak, i korporacji. Ale jedynym skutkiem, dlaczego te korporacje sprzedają najtaniej, te są pokazy, które sprzedają tanie, prawda? Dlaczego? Dlatego, że warto między sobą, gdyby zmniejszyć podatki, to by sprzedały jeszcze dalej. Jest takie złudzenie, że jeżeli zmniejszy podatki, to wzrosną zyski tych korporacji. Zyski banków są ogromne teraz, kiedy rząd walczy z bankami. A nie kiedy jest wolność. Proszę pana, jeżeli ja sprzedaję ten telefon, tak? Załóżmy za 200 zł, tak? Dlaczego ja go sprzedaję za 200 zł, a nie za 300, albo za 210? Dlatego, że mój konkurent umie go zrobić za 205. Więc ja muszę go sprzedać za 200, bo inaczej mój konkurent mi wyjdzie z rynku. Jeżeli teraz w tym telefonie połowa, to są podatki dla ustalenia uwagi. Jest więcej, ale nie będzie, że połowa. To jeżeli
jutro rząd ten podatek zniesie, to ja muszę sprzedać ten telefon za 100 zł, bo mój konkurent będzie umiał to zrobić za 105. Czyli mój zysk wcale tego nie wzrośnie. Tylko pan kupując go na tym zarobie, bo kupił go pan za 100, a nie za 200. Jest to złudzenie, że wielkie korporacje płacą podatkiem, bo trzeba nie płacić. Podatek płaci zawsze konsument. Ale i troszkę chodzi o takie niszczenie tych mniejszych przedsiębiorstw, tak, że takie domki albo inne jakieś... Wie pan, jeżeli na małym świecie jest tak, że ma pan na osiedlu sklepik, czy dwa sklepiki, które sprzedają świeże bułeczki, nie chce pan leci, no oprócz tego, że rzeczy inne, leci pan do supermarketu, kupuje pan taniej, gdzie to jest tak tańszy dowód, prawda? Nikt tego nie ustala, to się jakoś tak samo tworzy, prawda? Supermarkety jakoś nie powstają na małych osiedlach, żeby panu bułeczki wrzucać przez okno, prawda? Jakoś tego nie robią, tak na razie, a ten... Znaczy są takie mikrosamy różne, tak? Powiedzmy, Carrefour robi różne, powiedzmy, są i supersamy jakieś supermarkety. No dobrze, ale ja nie rozumiem. Ludzie, którzy mówią tak, że trzeba zakazać wielkim korporacjom handlować w niedzielę, żeby odpoczęły kasjerów. Proszę pana, jak pan wie, w supermarkecie na jednego klienta przypada znacznie mniej kasjerek niż w małych sklepach. Na to polega problem. No to jeżeli pan z supermarketem w niedzielę będzie pracował małe sklepiki, znaczy więcej kobiet będzie wyrwanych od dzieci, niż będzie pracował w supermarkecie. Czy nie chodzi mi o ten czas swojej pracy, czy niedzielę, czy coś takiego, tylko chodzi mi bardziej o to, że właśnie te małe przedsiębiorstwa niszczą, tak? A tak naprawdę jest duży monopol tych większych przedsiębiorstw i tak naprawdę... No... To zależy, ja pan rzecz powiem. Nie ma tablicy. Ja pan powiem. Jeżeli nie ma sobie wyobrazić, że ma pan plac w takim mieście, jak sobie Otwock, czy Zewnętrz, ma pan plac. Na tym placu nic się nie dzieje, stoi tam 10 sklepików. Teraz na jednej pierzei tego placu powstaje supermarket. Co się dzieje z ziemią na pozostałych trzech pierzejach placu? Powstają lobby. Nie. Powstają inne sklepiki. Oczywiście, że tak. Powstają nowe, prywatne sklepiki. Dlaczego? Bo w supermarkecie pan kupuje bardzo tanio, ale kupuje pan 5 rodzajów towaru. Masówkę. Natomiast ludzie są czasami nie masówkę i wtedy potrzebują tego prywatnego sklepiku. Ja kiedyś pamiętam, przeżyłem takie radosne wzruszenie. Byłem we Wrocławiu i tam wprost przesiadłem linię kolejową, znaczy gorsze jeszcze to jest niż dla Warszawy. Tam taki wyborowany w takim nasypie, taki sklepik był, wielkości jak stąd do tamtej ściany, a szerokości jak ćwierć. Taka wąska kiszka z lepienia półkolisty. I facet sprzedawał odkurzacza. I ja mówię, że pan się nie boi, tutaj przecież o 300 metrów jest supermarket. Co dla mnie za supermarket? Pan sprzedaje 5 rodzajów odkurzacza. Ja to mam 400. Stoję. Pan go nie zabiera z półki. Pan pokazuje ten supermarket. Ja dzwonię na chłopaka, który ma tam motorowe, prawda? I zanim pan wróci do domu, ten supermarket chłopiec panu dowiezie do domu. Prawda? Ja się nie boję konkurencji z supermarketu. Ja mam równość towaru, mam szybkie dostawy, prawda? Mam dobrą organizację. Ja się nie boję konkurencji z supermarketu. Gdyby supermarket chciał dać wszystko, to bym musiał zająć całą powierzchnię miasta, prawda? Bo by się z tym wszystkim nie pomieścił. A tutaj ludzie jakoś to robią, to jakoś działa. No. Wie pan, walka z monopolem ma sens. Jeżeli monopol sprzedaje drogo, ale jeżeli monopol sprzedaje taniej, to pan będzie mówił, że trzeba walczyć z monopolem, załóżmy, no, jak się nazywa taka firma, która robi komputer, nie wiem, jak się nazywa. Co? Azimus. No, to jest IBM, prawda? Nie, ja mówię o firmach, myślę, dobrze. To kiedy był monopolista, a teraz co zostało? IBM, no to on sprzedał biznes bodajże Dellowi. No tak, no i co zostało z jego monopolu? To był monopolista. Usługi radca. Jest cała kupa firm, które mają monopol rzędu 80% nawet na rynku więcej, a potem w wyniku konkurencji spadają na drugie, trzecie miejsce. Lewica ma absolutną rację, że górne 20 największych firm kontroluje tam 70% rynku. To jest prawda. Ale
Proszę bardzo, że 30 lat się zmienia skład, to jest największy film. Stare padają, najmniejsze wchodzą nowe. Także to nie jest tak, że rządzą stare ci sami. Nie. To jest normalny rozkład. On ma rozkład normalny. Tu ma pan kilka firm bardzo bogatych, trochę dużych, no trochę mniej, no to bardzo dużo średnich, trochę słabo średnich, no i trochę tam w ogóle nie jakieś takie tyłówka tam też wisi, prawda? I to jest rozkład normalny. Zawsze tak powinno być, że jest kilka bardzo dużych firm, prawda, gigantów. W demokracji oczywiście ta większość może być młody pod nogi, ale klienci, ci sami ludzie, którzy głosują, że trzeba w supermarketu obłożyć podatkami, sami chodzą do tych supermarketów. Ja najbardziej słowo honoru, byłem na Krochowskiej, w sklepie żelaznym chciałem coś kupić i poszedłem do faceta, na Krochowskiej tam, za tym rzędem tam tramwajów. I poszedłem do jej kupić i on strasznie narzekał. Że ona konkurencję, że ten, to teraz, wtedy był, teraz tam jest, co teraz jest, na tym mamy, to jest, bo wtedy było show, a teraz jest coś innego. Jakiś inny supermarket, tam na rogu jubilerskiej i on narzekał na ten supermarket. No ale ja nie go kupiłem, bo u niego jest różnorodność tam żelazca, prawda, a tam supermarket sprzedaje to kilka typów. Nie go kupiłem. Potem poszedłem do supermarketu. I kogo ja widzę, tego faceta, w supermarkecie stoi i kupuje w supermarkecie, prawda? Tak na niego narzeka, ale kupuje, prawda? To co on stracił na tym, że stracił część klientów, to zyskał na tym, że kupuje tam bułeczki, prawda? Czy coś tam innego, także to jest normalny rynek i nie jest wcale powiedzieć, a być może nawet, a może się dalej sytuacja, że zajdą wszystkie małe sklepiki, no i co, stanie się coś z takiego, ale pan coś powiem. Zniknęły omnibusy. Wyobrażasz, co się stało, jaka była tragedia? Omnibusy zniknęły. Wie pan, ile zbankrutowało przedsiębiorstw? Stacji przeciągowych. Stracili posady w Sangrecie, w Forysie, proszę pana, karetnicy, lakiernicy, proszę pana, wszyscy ci ludzie, którzy robili te omnibusy, karety i tak dalej. No i co się stało? Świat się zawalił z tego? No nie zawalił się. I tyle. Dzień dobry panie Jezus. Ja się chciałem zapytać o kilka słów z pana strony na temat sprawy panie Robinsona, mówiąc, że pan gadał wami i na temat nastrojów napadających. Szokująca jest nie tyle sprawa Robinsona, sama jest szokująca. Szokujące jest to, że sąd zakazał publikacji wyroku i wszystkie znane mi media się tego zastosowały. Niektóre cenzurują swoje wypowiedzi. Czytałem na zajutrz Times też nic nie napisały na temat tej sprawy, a sprawa jest szokująca. Sprawa jest szokująca. Mianowicie był sądzony gang gwałcicieli muzułmanów proszę Państwa, pan Tomi Robinson, który już to raz to robił, miał wyrok zawieszenia w tej sprawie, stał przed sądem, bo filmował na terenie sądu. No co na to wyrok? Stanął przed sądem i spytał policji, czy może filmować. Więc stał przed sądem i filmował wszystko. I z okna sądu wybili się sędzia, zobaczył, że on filmuje, proszę Państwa. Polecono go aresztować. Został zaaresztowany, zawieszony na sąd i błyskawicznie w ciągu godziny dostał 13 miesięcy więzienia po obieszeniu poprzedniego wyroku. Gdzie najprawdopodobniej tego nie przeżyje, ponieważ tak się dziwnie składa, że 80% weselarzy więzień to są muzułmanie i oni go zabiją w tym więzieniu. Był 3 dni w więzieniu, to przed pobijany, prawda, i tego. Tylko dlatego przeżył, że jak powiedziano mu, że przyjaciel strażnik powiedział mu, że muzułmanie chcą go tam zabić, to on pobił jakiegoś muzułmanina sam i trafił do separatów, prawda, do izolacji wsadził i tam go już nie mogli dopaść. Także, no ale to się 13 miesięcy nie dotknęło, to pewno tego może tego nie przeżyć. To jest rozumiejąca. Pewna sprawność tego systemu, który nie jest w stanie dawać sobie radę z bandytami, a pana Robinsona potrafił w ciągu godziny zapuszkować na 13 miesięcy. Jak się strasznie chroni dobre imię tych nachodźców, prawda? Jak się nie można ich krytykować, tłumione się tam wszelkie informacje, ile ich jest, prawda, to wszystko jest ujęte, co to jest
ja powiedziałem tam w Wielkiej Brytanii, to dość krąży w tej chwili, że jedynym racjonalnym wyjaśnieniem jest to, że król Arabii Saudyjskiej wziął te 100 miliardów dolarów i dał łapówki europejskim politykom, żeby tak robić, a to jest przecież nieprawda. Tak oczywiście nie jest. Jaki jest tego wniosek? Że to się nie da logicznie się tłumaczyć. Tu działa coś poza sferą czystej logiki, jakaś, że nasza klasa rządząca wie, że umieramy i chce przyspieszyć taką śmierć, prawda, chce, tak jak lemingi, prawda, nie wiadomo dlaczego się topią, prawda, w tych fiordach, czy gdzieś tam w Norwesji. Tak samo ci ludzie ciągną nas na do przepaści. Z jakichś powodów to zupełnie niewyjaśnione, bo to nie ma żadnego wyjaśnienia tego, tak naprawdę. Nie ma żadnego wyjaśnienia, bo to mówią wszyscy członkowie tej elity rządzącej. To nie jest tak, że wszyscy należą do sprzysiężenia, bo na to nowy porządek świata, bo nowy porządek świata będzie świetnie mógł być bez wszystkich naborców, prawda? To nie o to chodzi. To coś jest, że mamy przegniły pień, on jest przegniły, więc trzeba zapytać chodniki, żeby to wyżarły jak najszybciej. No, tak to chyba można rozumieć. Proszę Państwa, rozumiem, że niestety musimy już kończyć, bo to sala jest wynajęta na określony czas. Także bardzo Państwu dziękuję za wizytę jeszcze przez chwilę, a tu na zewnątrz chyba będziemy robili jakieś zdjęcia, ktoś by chciał, prawda, i tak dalej, to no, bardzo proszę. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za tak liczne przybycie. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwa zaprosić do wsparcia naszych szeregów. Tutaj możemy pełnić deklarację członkostwa i zapraszam do wspólnego zdjęcia. Dziękuję jeszcze raz.